Sierpień powoli dobiega końca, a razem z nim wakacje, również te studenckie. Na Uniwersytecie Wrocławskim właśnie kończy się rekrutacja, a my przyjrzeliśmy się, jak wyglądała w tym roku. Tegoroczna rekrutacja na Uniwersytet Wrocławski rozpoczęła się w lipcu i powoli dobiega końca. Drugi nabór zakończy się w pierwszej połowie września. Zależy od kierunku, dlatego tutaj uczulam wszystkich potencjalnych kandydatów, aby sprawdzili dokładnie terminarz rekrutacji przy każdym z kierunków. W tym roku na studia pierwszego stopnia zgłosiło się prawie 16 tysięcy kandydatów. Większość z nich składała podania na kilka kierunków jednocześnie. Mniej więcej połowa kierunków po pierwszej rekrutacji została już wypełniona, ale pozostało ponad 25 kierunków, około 27 dokładnie, które w tej chwili prowadzą nabór studentów. To są kierunki od fizyki, astronomii, chemii, biologii, po geografię, geologię i wiele filologii. Najbardziej obleganym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w 2024 roku była psychologia. Tutaj zgłosiło się 25 osób na każde miejsce. Zaraz za psychologią uplasowała się koreanistyka z 17 chętnymi na miejsce. Podium domknęła chemia i toksykologia sądowa. Tam było 10 osób. Oprócz tego niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się takie studia jak komunikacja wizerunkowa, medyczna biotechnologia molekularna czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Bardzo dużym zainteresowaniem, to nas bardzo cieszyła się w tym roku logopedia, to jest nowy kierunek. I to też wskazuje na dużą potrzebę społeczną w tym obszarze. Są poszukiwani specjaliści, logopedzi, stąd zainteresowanie tym kierunkiem i utworzenie tego kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim. Uniwersytet Wrocławski na razie nie obserwuje efektów niżu demograficznego. Myślę, że zainteresowanie studiami pierwszego stopnia wciąż jeszcze jest na tym samym poziomie. To jest jeszcze przyszłość przed nami, kiedy ten niż demograficzny faktycznie wkroczy na uczelnię. Ale na pewno można zaobserwować mniejsze zainteresowanie studiami drugiego stopnia. Być może wynika to stąd, że już po pierwszym stopniu, kiedy młodzi ludzie otrzymują dyplom licencjata bądź inżyniera, myślą, że na tym etapie warto już zakończyć edukację. Ale my zachęcamy jednak do edukacji na drugim stopniu, gdyż okazuje się później w rozwoju kariery, że czasem ten magister bardzo się przydaje. Szczegóły odnośnie dodatkowej rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej uwr.edu.pl w odpowiedniej zagładce. Piotr Kaźmierczak, Echo24.